Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Crash to Insanity na PlayStation 2. I jak widzicie, grę teraz mamy w troszkę lepszej grafice, dlatego że troszeczkę pobawiłem się wtyczkami i pluginami graficznymi w PCS X2. No dobra, jesteśmy teraz w nowej lokacji, ale zanim o niej opowiem, czas na cutscenkę. Before you rises a cathedral of diabolical genius. Scary, but in the wrong hands, this iceberg lair could do much goodness in the world. Of course, only I have the key. Observe. Follow me. I know another way. No dobra, więc jesteśmy teraz w drugiej lokacji, a dokładnie to w drugim świecie pod nazwą Iceberg Lab, albo po prostu na drugiej wyspie. I coś, czego wam nie wytłumaczyłem w poprzednim odcinku, jest to, że cholera jasna, coś mi FPS-y tutaj spadły podczas nagrywania, bo widzę, że miałem 57,5 i troszeczkę się tym stresuję, nie powiem, że nie. Tak czy siak, zapomniałem wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ponieważ jest to druga wyspa, jest to wyspa zimowa, to... Nie wiem, czy wiecie, ale każda z tych wysep charakteryzuje się tym, że jest jedna główna lokacja i trzy podpoziomy. Jak na przykład było z Insanity Island, czyli przykładowo mieliśmy coś takiego, że jest Insanity Island, mieliśmy potem Jungle Boogie, sorry, nie Jungle Boogie, tylko Jungle Bungle, Totem Hokam i Cave and Catastrophe. Wiem, że w złej kolejności, ale wiecie, o co mi chodzi. I Insanity Island było główną wyspą. Tak, Insanity Island było główną wyspą i w zasadzie jest główną wyspą. I tak samo jest tutaj. Iceberg Lab to jest główna wyspa, a tutaj przed państwem jest nic innego jak Ice Climb. Ale ponieważ jestem magikiem, może wiedzieliście o tym, może i nie, to teraz pokażę wam sztuczkę. Policzę do trzech i zaraz coś się ciekawego stanie. Raz, dwa, trzy. Zauważyliście coś dziwnego? Ja zauważyłem. Muzyka zniknęła. O, już wróciła muzyka. Ej, ale naprawdę bardzo fajny ten soundtrack. Nie, no dobra, świruje pawiana. Tak, w opcjach wyciszyłem muzykę, ponieważ tutaj by leciał motyw muzyczny z Iceberg Lab. Co niestety jest trochę smutne, ale zaraz wam wytłumaczę dlaczego. No i przy okazji zginąłem w najgłupszy sposób. Otóż pierwotnie tutaj miała lecieć inna muzyka. I to jest ta muzyka, którą wam teraz w tle wkleiłem w postprodukcji. Ona miała pierwotnie tutaj lecieć, ale nie wiedzieć czemu nie leci. Pewnie dlatego, że twórcom być może soundtrack się nie podobał. Chociaż coś w tym może być, dlatego że na Wikipedii nawet było napisane, że twórcy nie do końca byli zadowoleni z tego soundtracku. Co jest dla mnie dosyć dziwne, dlatego że jest to dosyć klimatyczna muzyka do tego, co tutaj mamy przy okazji. Ja nie narzekam na ten soundtrack. No. I oto przed państwem poziom Ice Climb, czyli druga część Iceberg Labu. Tylko ta lepsza i bardziej rozbudowana część, moim zdaniem. I co mogę powiedzieć na temat Ice Climb? Jak widzieliście, udało mi się pokazać wam pewien trik, dzięki któremu dostaliśmy się na latarnię, raczej na czubek latarni, dzięki czemu jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Ponieważ gra po zdobyciu niebieskiego klejnotu kazałaby ci iść naokoło, a stwierdziłem, że czemu by wam nie pokazać takich, powiedzmy, triczków, które by umiliły wam czas. No bo nie ukrywajmy, ale każdy z nas lubi troszeczkę, powiedzmy, iść na łatwiznę i w pewnym stopniu lubi sobie skracać, jeżeli ma do tego możliwość. Ja oczywiście mam do tego możliwość i zaprezentowałem wam pewien malutki skrót, który pozwoli wam szybciej dostać się na samą górę. Za dzieciaka niestety tego nie znałem i trochę tego żałuję, ponieważ bym sobie mógł nieźle umilić czas, no ale co się stało, to się nie odstanie. Niestety nie miałem możliwości, że tak powiem, takiego eksplorowania za dzieciaka. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat Ice Climb? Jest to mój ulubiony poziom. Jest to bardzo ładny poziom i tutaj mamy bardzo ciekawą konfrontację, a raczej będziemy mieli bardzo ciekawą konfrontację z pewnym bossem. Nie będę tutaj spoilerował. Taka ciekawostka. Widzieliście przed chwilą ten stos TNT oraz nitr? W sensie tutaj były nitra, a tutaj było jedno TNT.
Otóż gdybyście nie nacisnęli na TNT i byście od razu tutaj wskoczyli, to nitro by faktycznie wybuchło, ale nie dostalibyście żadnego damage'a. To jest dosyć ciekawy glitch, którego kiedyś tam chyba nawet pokazałem w normalnej tej mojej serii V1 z Crash'a Twisality. A teraz czas na cutscenkę. The check bounced. Are you sure? Well, the past few years have kind of been slow. Wrath of Cortex didn't do as well as we'd hoped, and... Fish? No, i mamy teraz Cortexa. I przed chwilą była bardzo fajna cutscenka, w której to, jak widzieliście, Cortex się tutaj przekomarzył z pingwinami. No i co mogliśmy zobaczyć, to to, że Cortex w żartobliwy sposób pojechał po The Wrath of Cortex, co mogliście zresztą usłyszeć, mówiąc, że The Wrath of Cortex, no, no średnie było. Nie ukrywajmy. No, i w taki oto sposób też wam przy okazji pokazałem, jak w fajny sposób tamto życie można zdobyć. Teraz co nieco o tej sekcji, ponieważ jak wiecie, bądź też i nie wiecie, ta sekcja została w pewien sposób zraszowana, dlatego że ona miała zupełnie inaczej wyglądać. Jak sobie wpiszecie Crash Twinsanity E3 demo czy coś takiego, to tam będziecie mogli zobaczyć w trailerach, jak mniej więcej ten poziom miał wyglądać. Zresztą nawet jest pewien reportaż w tej sprawie i ja bym mógł wam go pokazać. Oczywiście wkleję tam link w opisie. Tutaj przed chwilą mi spadły klatki. Nie wiem w zasadzie dlaczego i chyba się pokuszę na to, żeby jednak może nagrywać tę serię w 30 FPS-ach, dlatego że no kurde, coś dziwnego się dzieje, że dzisiaj tak jakoś te klatki spadają. O, i teraz mamy problem, żeby Cortex kurde... O, zdobył. Okej. Mamy wszystko pod kontrolą. Dobra, na razie póki nie spadają klatki, to jednak możemy lecieć dalej. O nie, to jest sekcja, której ja nienawidziłem, kurde, za dzieciaka, ponieważ nigdy nie miałem takiego super refleksu, przez którego ten pingwin zawsze we mnie wlatywał, przez co traciłem aku, bo w najgorszym przypadku Cortex ginął w najgłupszy sposób. A, to już w ogóle się trochę zapędziłem za bardzo. I tak, to, że Cortex tutaj nie wydaje żadnych odgłosów, wiecie, tego jego charakterystycznego krzyku, kiedy dostaje się na drugą stronę, to nie jest żaden... Powiedzmy sobie szczerze, to jest błąd, który powinien być w jakimś stopniu naprawiony, ale wiadomo, to jest gra, która wyszła na PS2, a PS2 nie jest konsolą, która ma możliwość aktualizacji, tak więc no, trochę przypał, nie powiem, że nie. Teraz pokażę wam też coś, co w pewien sposób jest w stanie wam troszeczkę ułatwić przedostanie się na drugą stronę. Ponieważ tutaj gra wymaga od ciebie tego, żeby to Cortex, wiecie, no, uderzył o tą lodową szybę, coś takiego, to my zrobimy teraz coś takiego. Wrócimy Cortexa i przedostaniemy się tutaj. I proszę bardzo, dzięki czemu troszeczkę zaoszczędziliśmy czas. Mamy 9 minut na liczniku i zaraz poziom Ice Climb będziemy mieli zaliczony. Aha, tutaj będzie pewna cutscenka, która nie wiedzieć czemu z gry została skasowana, ale ja wam ją wkleję i wkleję ją z kanału Beta M. Mimo że Beta M nie jest autorem, powiedzmy, tej cutscenki, że nie on wymyślił, ani nie on, powiedzmy sobie szczerze, był odpowiedzialny za tą cutscenkę, tylko twórcy. I, że tak powiem, jeden youtuber, który zreuploadował taki filmik w czarno-białych concept artach. I kurde mać, 41,31 FPS-ów, czekajcie chwilę, ja to naprawię. Okej, jestem z powrotem. Ustawiłem na 30 FPS-ów, więc teraz nie powinno być nic złego. Wracając do tematu. No i jest pewna cutscenka, która... Żałuję, że nie została ona zaimplementowana w tej gierce. I ona powinna pojawić się... W sumie już. Lousy stinking bandicoot. Pull the lever, Cortex. Push the button, Cortex. Throw the switch, Cortex. I have a heart condition. Did
Frankenstein throw his own switches? Did Jekyll push his own buttons? Oh, I'll do it! Pathetic loser. No i dobra, jak widzieliście po tej cutscence, Cortex tutaj w międzyczasie sobie nam odblokował drogę, dzięki czemu będziemy mogli dostać się do pewnej groty. Ciekawe co za tą jaskinią jest tutaj. No poza tym, że teraz Cortex odzyskał głos i coś tam bredzi, no to widzimy tutaj owoce Wumpa. Ciekawe co tutaj będzie jeszcze. Życie? Uka, uka? Free again! Mighty Uka Uka! Who has released me from my icy tomb? My, my! Can it be? Crash and Cortex? I don't know whether to kiss you or kill you! Moi drodzy, Uka Uka, mamy tutaj autosave'a. Najlepszy soundtrack, który mógł kiedykolwiek być w tej gierce, naprawdę. Bez żadnej tej ironii i sarkazmu to teraz mówię. No i na tym polega Uka Uka, czyli po prostu musimy wysłać Cortexa do tych takich, no, dźwigni, żeby on je aktywował i Uka Uka mógłby być sparzony w taki oto sposób. I shall return! Uka Uka! Wait! An evil greater than even yours threatens to destroy this world. No! That's my job! Divided, we are but two magical masks. Join me, and together we shall defeat this evil infestation. I like a challenge. I accept! This should be fun! The Aku Uka brothers, together again. This way! Okej, z ciekawostek. Zacznijmy od tego, że kiedyś tam w becie Crasha Twinsanity miało zupełnie inaczej wyglądać arena z Uką Uką. Praktycznie walka polegałaby na tym samym, ale arena nie byłaby w środku jaskini, tylko powiedzmy na samej górze lodowej, czy coś takiego. Przynajmniej z tego, co ja zdążyłem zobaczyć po materiałach, które były dostępne na YouTubie. I teraz niestety sekcja, która zwalnia, ale nie ze względu na OBS, a tylko ze względu na to, że jest to sekcja, która, no być może ma prawo zwolnić, kto wie. Nie wszystkie sekcje są tutaj, wiecie, od razu ustawione na nie wiadomo jaką ilość FPS-ów. No. No i przy okazji tutaj mieliśmy cutscenkę, w której to Aku Aku i Uka Uka mogli ze sobą tam, powiedzmy, się dogadać czy coś takiego. W sumie razem odlecieli, więc technicznie się dogadali. I tam nawet Uka Uka stwierdził, że no on lubi challenge i tak dalej. I patrzcie, minęło 13 minut bodajże od tego, kiedy byliśmy na samym dole, a patrzcie, gdzie jesteśmy teraz. Jesteśmy już teraz na samej górze. Tam na dole zaczynaliśmy, czekajcie. O, tam na dole, widzicie? Czekajcie. O, tam na dole byliśmy. A teraz jesteśmy na samej górze. Patrzcie, jak żeśmy w bardzo łatwy i ekspresowy sposób się tutaj dostali. Kolejna ciekawostka. W wersji europejskiej, jak i w wersji japońskiej tutaj byłby checkpoint. Nie wiedzieć czemu w wersji amerykańskiej, czyli w tej, którą ogrywam, checkpointu tutaj nie ma. Czyżby Amerykanie byli zbyt dobrzy, żeby tutaj był checkpoint? Przekonajmy się. Come, we must make preparations for... It's probably for you. Trick or treat, trick or treat! Fools! You thought these two potty toys could defeat us? We are masters of the infinite dimensions! With power over reality,
city itself. And riches beyond imagination. Riches? Riches? What's wrong with you? Always bringing up the riches. You don't remember us, do you, Doctor? Should I? You ruined our lives. Allow us to return the favor. No i jak widzimy tutaj, po raz kolejny Evil Twins musieli się pojawić i zepsuć nam dobrą zabawę. To są kurde panowie Marudzi, niszczyciele dobrej zabawy, dosłownie, nie? No ale dobra, teraz na czym polega powiedzmy ten mini poziom w górnym laboratorium Cortexa, ponieważ tak można by powiedzieć, że to jest takie górne laboratorium Cortexa. Ciekawostka, w tym górnym laboratorium odgrywała się gra pod nazwą Crash Bandicoot Unlimited, czyli demo Crasha Twinsanity, w które możecie sobie zagrać na emulatorku PCSX2, jak i na oryginalnej konsoli. I te fioletowe tam światełko oznaczało bodajże poziom Cavern Catastrophe z dema, bo dokładnie pamiętam. No i teraz z tego, co tutaj Evil Twins nam przedstawili, to po prostu chcą, żebyśmy stoczyli walkę z tymi mrówkami z 10 wymiaru. Ponieważ oni wysłali na nas te mrówki. No i musimy teraz je, że tak powiem, zabić. Aczkolwiek mi się to nie udało, ponieważ zostałem spalony ze wstydu. No i przy okazji tutaj się zdymało teraz graficznie trochę. Ups. No dobra, runda druga, frajerzy. Pamiętam w ogóle jak w Crash Bandicoot Unlimited lub Crash Bandicoot Twinsanity, bo wiem, że ta gra też się tak nazywała swego czasu, to pamiętam jak tutaj Cortex sobie siedział na tym foteliku i coś tam gadał. To było w sumie super. Mi się to mega podobało. Ciekawe co to są za komputery, kurde. I do czego one służą w sumie? Dawaj, Cortex. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Masz dobry pistolet. Dawaj, 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 dawaj. Szybko. Dobra, teraz jeszcze trzecia runda. Jeszcze trzecia runda, już nam dużo nie zostało. Już nam dużo nie zostało. Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze! Dobrze! Dobrze, 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 dobrze! You see? This is why nobody likes you. A curse on you, Crash Bandicoot! A curse on you all! We shall return! Oh, forget I mentioned the riches thing, huh? Dr. Cortex, what have you done? Who are these evil upstarts? I've ruined the lives of so many. I can't be expected to remember them all. Such a big head! Such a tiny brain! If we deliver him to the evil twins, perhaps they will spare us. But they'll kill me! That's a risk I'm willing to take! Crash, I've been like a father to you. I created you, nursed you, tried to destroy you. So what do you say? With my mighty intellect and your vacuous stupidity, we'll be unbeatable! Come along! To the Psychotron! Okej, nie wiem co tutaj ten kryształ robi, ale wygląda to po prostu epicko. W każdym razie, o co chodziło w tej cutscence? Więc bracia Victor i Moritz przeklinają naszego Crasha Bandicoota, dlatego że no wpierniczył im się w plany ich, ponieważ oni chcieli, że tak powiem, podbić tutaj Iceberg Lab i sprowadzić nieszczęście. Oczywiście tam przeklinają również Cortexa, no bo Cortex to jest niewdzięcznym draniem, jak to zresztą oni ujęli. Co można też tutaj wywnioskować, to to, że Aku Aku i Łukołko zaczęli się dopytywać, o co z nimi chodzi do Cortexa. Dziwi mnie, że dopiero teraz oni się o nich pytają, a zwłaszcza Aku Aku, których miał możliwość zobaczenia tych dwóch pajaców. I okej, kolejna rzecz. Łukołko tam podkreślił, że no w sumie będzie dobre, kiedy dadzą Cortexa na pożarcie, że tak powiem, do Evil Twins i tak dalej, żeby po prostu Cortex zginął, bo Łukołko wpadł na taki genialny pomysł, żeby po prostu został on unicestwiony, w sensie Cortex.
No i tam Cortex zaczął mówić do Crasha, że hej Crash, byłem dla ciebie jak ten ojciec, wychowywałem cię i chciałem cię zniszczyć. I w taki oto sposób pojawiło się coś, co bardzo, ale to bardzo zaznaczam jako coś pozytywnego w tej serii, a mianowicie chwilowe dogadanie się między Cortexem a Crashem. Okej, lećmy dalej. I w taki oto sposób przedostaliśmy się na dół, przez co, no właśnie, platforma se poleciała do góry. Więc teraz zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Doktor Neokortex i jakieś żółte paski. Serio, to wygląda dosyć komicznie. This is the Psychotron. Gateway to the infinite dimensions. Beyond our universe, somewhere between the 9th and 11th dimensions, lies the mysterious 10th dimension. And there we must go in order to confront the evil twins, steal the riches, and restore the natural order of things, with me on top. We require 6 power crystals in order to make the leap, and we have... 4. Let's see. That isn't enough! All is lost, unless... This way! Więc, tłumacząc to, co teraz Cortex powiedział. To wielkie urządzenie, które tutaj właśnie wytwarza pewną energię, to jest nic innego jak Psychotron, albo Psychotron na polskie. Jest to urządzenie, które pozwala ci dostać się między różnymi wymiarami. Tak jak Cortex zresztą skomentował, możemy podróżować między wymiarem 9, 11 i innymi wymiarami. Ale też możemy dostać się dzięki temu urządzeniu, a raczej dzięki temu, powiedzmy, mini portalowi, a raczej wielkiemu portalowi, możemy dostać się do 10 wymiaru, w którym w zasadzie są Evil Twins. I warte też skomentowania jest to, że potrzebujemy 6 kryształów, aby dostać się tam. Mamy obecnie ich 4, więc no, niestety się nie dostaniemy. W ogóle, może skomentuję teraz to, co pewnie większość z was czeka na to, żebym skomentował. Otóż... Dlaczego nie zdobyłem wszystkich klejnotów w Iceberg Lab? No bo przecież mamy możliwość wszystkich klejnotów zdobycia od tak. Ja tego nie zrobiłem, dlatego że zasady w tym let's playu są takie i myślę, że to już mogę na spokojnie wytłumaczyć przed następnym poziomem. Więc zasady są takie. Główne lokacje w tej gierce. 3 główne lokacje, czyli tak. Ensanity Island, Iceberg Lab oraz Academy of Evil to są główne lokacje dla tych podpoziomów, czyli tam wiecie, Ice Climb, teraz ten poziom, który będziemy robić i następny, albo Ensanity Island, Cavern Catastrophe, Jungle Bungle oraz Totem Hokam. W sensie wiecie, te główne lokacje, czyli Ensanity Island, Iceberg Club, Academy of Evil, jeżeli chodzi o 100%owanie, zostawiam na koniec, dlatego że raz, wolę skupić się najpierw na tych podpoziomach, dlatego że tam nie chcę i tak już wracać, a do tych lokacji możemy w każdej chwili wrócić. I Iceberg Club 100%ujemy sobie przed 10 wymiarem. To od razu wam mówię tu i teraz. Tak samo jak Ensanity Island. A teraz nadszedł czas na cutscenkę. There, to the sea I tell you. Our salvation floats upon the briny blue. We must reach Engine's battleship and quickly before it sets sail. But how? Think, Cortex, think! Moi kochani, czas na Slip, Slide, Ice Skates. Ciekawostka, jeżeli chodzi o tę muzykę, to ta muzyka leciała w trailerze Crasha Twinsanity, a raczej w demku, które się wyświetla w momencie, kiedy zbyt długo stoimy na title screenie. I nie udało mi się zdobyć klejnota, więc czas zginąć. Dlatego, że chcę ten poziom od razu na 100% zrobić. Nie chce mi się do tego poziomu wracać. I jest jeden klejnot, którego nie lubię zdobywać w tym poziomie. I ja wam pokażę go.
No i tam przy okazji w tle coś się zbugowało i poleciała muzyka z Iceberg Club, co jest zastanawiające. Więc teraz nadszedł czas na kolejną, że tak powiem, próbę zdobycia tego różowego klejnotu. I druga próba okazała się fiaskiem, nie udało się, więc czas na trzecią próbę. Bo jak nie za drugim, to i za trzecim razem będzie. Swoją drogą bardzo lubię ten poziom i wolę tą wersję tego poziomu niż tą wersję w 10 wymiarze, ponieważ tak są dwie wersje tego poziomu i wy te dwie wersje zobaczycie. Tą, jak i tą wersję w 10 wymiarze. Moją najmniej ulubioną w sumie, bo wolę jednak wersję zimową. Jakoś tak przyjemniejszy soundtrack jest i przyjemniejszy klimat. Dobra, udało się, do 3 razy sztuka, dokładnie tak. Będzie jeden klejnot, który ciężko będzie zdobyć, więc pozwolę sobie tam zrobić save state'a, ponieważ naprawdę nie mam zamiaru tego poziomu przechodzić po 2 razy. Z takich ciekawostek w sumie dosyć interesujących, może dla was interesujących, dla mnie jak najbardziej, jest to, że za dzieciaka miałem problemy z tym poziomem. Niestety nie udawało mi się tego poziomu przechodzić za pierwszym razem i jak grałem pierwszy raz w tę gierkę, to niestety często tutaj game overowałem. Tak samo jak w walce z Uka-Uka, jak i w niektórych innych poziomach, ale do tych poziomów spokojnie jeszcze dojdziemy. To miejsce, w którym byliśmy, to była rzeźnia. Mogliście zresztą wywnioskować to chociażby po obrazku, który przedstawiał Cortexa z toporem, który chciał odciąć łeb tym kurczaczkom. Okej. Nie wiem czemu. Jak ostatnio sobie ćwiczyłem, miałem taki sam problem. Zjechałem po prostu z tego, a to mi się nigdy nie zdarzało. To chyba oznacza, że dawno nie grałem w Twin Sanity. No, zdecydowanie dawno nie grałem w Twin Sanity. Aż mi zęby zabolały od tego pisku. Ała, ja pierdzielę. No ale przynajmniej mamy kolejny klejnot. Klejnot, kryształ, który mamy 5. To jeszcze jeden i będziemy mogli dostać się do 10 wymiaru. Ale czy aby na pewno? Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Niebieski klejnot! Dobrze! Uwaga, uwaga, uwaga! Dobrze, 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 dobrze. O, i przeskoczyłem nad życiem. Coming through! Ladies? Excuse me, madam. Are those real? Mother? Zawsze mnie to rozwala, jak Cortex tak zawsze podkreśla to. Mama? No i okej, dobra. Ile mamy? 3 klejnoty. 32% przy okazji widziałem, że mamy, więc nice, ładny wynik. To w ogóle pamiętam tą sekcję, w której to Jim miał bodajże problem. Pamiętam to z jego livestreamów z Crash'a Twin Sanity. Szkoda, że już ich nie ma. Chlip, chlip, chlip. To były piękne streamy. O, to jest właśnie zaraz ta sekcja. Już tam dojeżdżamy. O, to jeszcze lepiej, przeskoczyłem nad klejnotem. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Nawet ja! Ale spokojnie, zaraz sobie nadrobimy to 50 życie. Zresztą to w ogóle zaraz koniec tego poziomu jest. Zaskakująco krótki poziom. Ale to tylko pokazuje, że ten poziom jest bardziej traktowany jako taka sekcja, dostań się z punktu A do punktu B. I teraz niestety to. O mój Boże. Dobra, teraz uwaga, niestety muszę to zrobić, moi drodzy, wybaczcie. Dobra, mam tutaj zrobione i jedziemy. Błagam, 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 błagam! Dobrze, za pierwszym razem udało się! Za pierwszym razem! Nice! Moi kochani, mamy wszystko. Poziom zrobiony na 100%. Dziękuję, dobranoc.
Hey, how about another cocktail? I've never been so humiliated. No amount of treasure could ever begin to compensate. Treasure, eh? Bonza. No, jak mogliście zobaczyć po tej cutscence, to tutaj Dingo Dile zabawiał się z pewną panią, a dokładnie to z panią Towną. I tak, mógłbym pokazać oryginalną cutscenkę, która byłaby teraz, w momencie kiedy tutaj raczej oglądaliście, ale wolałem wam pokazać tą skasowaną cutscenkę, którą zresztą BTM w fajny sposób wyedytował. A teraz taka ciekawostka glitchowa. Widzicie, tutaj Cortex sobie leży. Patrzcie teraz na to. Patrzcie, co się teraz stanie. Widzicie? Zniknął. Gdzie on jest? Przecież leżał tutaj przed chwilą. Ta droga, ta, którą teraz widzicie, zabierze was z powrotem do Iceberg Lab. Zresztą widzicie, że tutaj jest inna lokacja. A jak przekroczymy tę lokację, to mamy High Seas Hijinks, czyli ostatni poziom w Iceberg Lab, czyli w tej naszej głównej lokacji. Okej, okay, to lećmy zatem. Życie, kurde, najgorzej. Dobra, kiedy indziej się zbierze inne żyćko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Kumam, kumam. Co mogę powiedzieć na temat High Seas Hijinks? Otóż jest to poziom, za którym za dzieciaka nie przypadałem i obecnie mam do niego takie średnie nastawienie, bo jest to taki poziom, który jest, bo jest, nie ma konkretnego powodu, dlaczego on jest. Musi być po prostu jakiś powód, żeby ta postać miała swoje 5 minut, że tak powiem. O jakiej postaci mówię? Dowiecie się za niedługo. Swoją drogą, dostaniemy się teraz tutaj. Ta, wiem, że za dużo słowa swoją drogą w jednym zdaniu. Ale lubię po prostu tego słowa używać. Uwaga na szczury, bo one gryzą. Niestety Crash może przez to ucierpieć. No ale tak, jak widzicie, tutaj był przed chwilą przedstawiony Rage niejakiego Engina, ponieważ wtargnęliśmy na jego teren. Wow, Amerykę to ty niezłą odkryłeś, Engine. No i co? I pokonaliśmy przed chwilą jego przydupasa, który rzucał na nas beczkami, a raczej starał się rzucać na nas beczkami. I mam jakieś dziwne wrażenie, że to było jakieś takie, może nieświadome nawiązanie do Donkey Konga, bo przecież w Donkey Kongu też było coś takiego, że... a raczej w Mario i Donkey Kong było coś takiego, że przecież Donkey Kong rzucał tymi beczkami, a Mario musiał się, że tak powiem, dostać jakoś. Tutaj pokażę wam pewien skip. O, dokładnie, tak? Dzięki tej kombinacji, którą przed chwilą udało mi się zrobić, to dostałem się tutaj bezproblemowo, bo gra kazałaby ci troszeczkę w inny sposób i bardziej naokoło iść, ale myślę, że my na to czasu nie mamy. Więc po prostu lećmy do przodu, bez zbędnego przedłużania. No i teraz spadliśmy sobie tutaj do checkpointcika i czas na sekcję, która trollowała mnie do niedawna i jak jeszcze byłem mały. Czyli mianowicie te windy, czy coś takiego. I cały czas zapominam, że nie można tutaj bezproblemowo doskoczyć, więc po prostu teraz trzeba poczekać. Dokładnie tak. Dostańmy się teraz tutaj. A! Dobra, zdymałem już. Ach, zapomniałem detonator po lewej stronie. Zapomniałem, że to się nie zapisuje. Trochę tego nie lubię, jak zginiesz i ten detonator ci się nie zapisuje, bo trochę moim zdaniem powinno się to zapisywać. Ale to tylko moje zdanie. W ogóle jak wam się podoba prowadzenie tej serii? Bo staram się jak najlepiej ją prowadzić i jak najciekawiej. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki dosyć dynamiczny styl mówienia z mojej strony. Bo zwykle, to wiecie, starałem się tak bardziej na spokojnie te let's play'e prowadzić, ale czemu by nie spróbować trochę bardziej dynamiki w tych let's play'ach? Odcinki będą dłuższe, ale przynajmniej bardziej dynamicznie poprowadzone. I to jest to.
Żeby dostać się do tego żółtego klejnotu, który widzicie tutaj u góry nad tą skrzynką z strzałeczką, to musimy teraz dostać się tutaj, żeby tym detonatorem zniszczyć to nitro. Znaczy tamto nitro, które jest po tamtej stronie, a raczej było. I teraz hop i czekamy na kolejny ten wyciąg, czy nie wiem co to dokładnie jest. A nie będę miał tutaj zgadywał w sumie. I tyle. To co mamy, to już mamy. Okej, jeszcze dwa klejnociki zostały. Jeden tutaj będzie zaraz, a drugi będzie pod koniec tego poziomu. Mówię wam, jak ja byłem mały, to nienawidziłem strasznie tego poziomu. Po prostu nie było momentu, kiedy bym nie powiedział negatywnego zdania na temat tego poziomu. Za każdym razem to było. Za każdym pierdzielonym razem. No po prostu ten poziom sprawiał mi problem. Kurde, mogłem być już tam u góry. To byłby fajny skip, gdyby nie fakt, że Crash się musiał przesunąć. Oczywiście nie skomentuję tutaj tego, jak są tutaj te plakaty, czy jakieś tutaj banery porozwieszane z engine'em, ponieważ to tylko pokazuje, jak bardzo engine flexuje się do swojej tożsamości, do swojej osobowości. Kurde, do siebie samego, co ja gadam najlepszego. Nie czuję, gdy rymuję. I teraz tą samą drogą wracamy, ponieważ dostajemy się na koniec tego oto poziomu, który jest tutaj. I uwaga, nie jest to byle jaki koniec poziomu, dlatego że jest to niezwykły koniec poziomu. Dlaczego tak mówię? Zaraz zobaczycie. Mamy kryształ i to. I thought it best if I came in disguise. We don't want to attract the wrong kind of attention. Now that's my kind of woman. Ahoy, my golden siren of the deep! I shall shower you with pearls and make you my sea bride! Dr. Cortex? How confusing! Okej. Zaczynamy konfrontację z niejakim engine'em. Ale zanim to zrobimy, pozwólcie, że oddzwonię do mojej wspaniałej kobiety, która do mnie zadzwoniła niedawno. A moi kochani, powiem wam szczerze, macie pozdrowienia od Juju. Tak, wiem, że to nie jest stream ani nic, ale macie pozdrowienia. I to jest chyba najważniejsze. No dobra. Engine. Ktoś by się spodziewał, że będziemy walczyli z engine'em, bo ja nie. Nie no, dobra, ja się spodziewałem. Ja już tyle razy w tę grę grałem, że dla mnie to nie jest nic nowego. Więc engine charakteryzuje się tym, że będzie uruchamiał to swoje działko i będzie atakował nas rakietami. Oczywiście będziemy musieli uważać, żeby rakiety nas nie trafiły. Dodatkowo będzie co jakiś czas wypuszczał TNT i będziemy musieli tutaj stawiać do tych trzech nóżek, ponieważ TNT ma trafić w te nóżki, przez co engine powiedzmy w jakimś tam stopniu będzie otrzymywał damage. I to jest coś, czego ja nie lubię w tym minibosie, bo rozumiem, że to jest miniboss i tak dalej. Ale uważam, że powinien mieć jakiś pasek zdrowia, ponieważ tutaj musisz się niestety tylko domyślać, czy zadajesz mu jakiekolwiek HP, czy nie. W sensie, czy zadajesz mu jakiekolwiek obrażenia, czy też i nie. I to jest coś, czego bardzo nie lubię. No i okej, czas na Warlus Chase, albo po prostu czas na pościg Rustiego Warlusa, który nas teraz ściga. Postać, która miała cameo w Crashu Team Racing Nitro Fueled, ale pierwotnie jest w tej gierce. Jest to Morse, który jest kucharzem na statku Engina, zresztą jak widzicie, nawet ma kurde na swoich gaciach kurde podobiznę Engina. Ja już nie wnikam, gdzie on nosi podobiznę Engina. Jak chce, to może sobie nawet wytatuować
że tak powiem, na dupie jego mordę, jeżeli tak bardzo chce. No i przy okazji zniknął, bo tu jakiś dziwny glitch się pojawił. Tak, teraz jestem cicho dlatego, bo chciałem, żebyście sobie posłuchali tej muzyki, bo jest naprawdę epicka moim zdaniem. Pamiętam jak za dzieciaka miałem problem z tym poziomem, ale kurde, teraz to nie sprawia mi żadnego problemu, jak zresztą widzicie. On może być blisko mnie, ale mnie nie zabije raczej. Dokładnie tak, nie udało mu się mnie... Znaczy nie udało mu się mnie pokonać, to chciałem powiedzieć. The rats are leaving the sinking ship. Tell us where the treasure is and we'll let you go. Silence! Looks like we'll have to wring it out of him. Embryo, get changed. Moi drodzy, duet Embryo oraz Entropy. Więc co mogę na temat tej walki powiedzieć? Walka jest banalnie prosta. Embryo przedawkował, a raczej napił się swojej tej miksturki dziwnej, która zamieniła go w żabę i on próbował nas teraz zrzucić z tej kry lodu do wody. Do ultra niebieskiej, tak. No, woda jest niebieska, odkryłeś Amerykę, Michał, naprawdę, kurde. Do ultralodowatej wody. No i potem pojawia się oczywiście Entropy, który powiedzmy robi coś a la takie małe nawiązanie do Crasha 3 Warped, ale nie do końca, ponieważ stoi on na środku tej kry lodowej i po prostu uderza o te wszystkie fragmenty, co rozdziela dzięki czemu tę krę lodową na malutkie części i mamy 3 sekundy, w zasadzie to 3 jego uderzenia i po tych 3 uderzeniach on likwiduje swoją tarczę obronną, dzięki której będziemy mogli go za pomocą spin ataku zaatakować. Tak jak na przykład teraz. A czemu Crash mi tutaj zginął? Przecież skoczyłem w normalny sposób. O co tu chodzi? Okej, jestem z powrotem. Nie wiem dlaczego coś takiego się wydarzyło. Ale komentując może coś, co widzimy teraz na ekranie, to nie wiem czemu, ale troszeczkę nie podoba mi się wygląd Entropiego w tej gierce. W sensie, może nie jest on jakoś super zły, ale po prostu tak jakoś, nie wiem, dziwacznie dla mnie wygląda. Tak samo jak i ta jego podobizna, kiedy tam atakujemy jego opasek zdrowia. Też jest to dosyć dziwne, nie powiem, że nie. No i dobra, ostatnie HP. Papa, doktorze Entropy oraz Embryo. Bo nie zapominajmy o tym degeneracie. Come along to the Psychotron. Okej, jak widzicie, Cortex jest cały i zdrowy, więc nie macie co się denerwować, nic z Cortexem się nie stało. I teraz, ponieważ wróciliśmy po naszej, powiedzmy, długiej wyprawie, wcale nie, do Iceberg Lab, to teraz się nam odblokowała tutaj platforma. Ciekawostka, kolejna zresztą. Za tymi drzwiami miał prawdopodobnie być jakiś poziom, dlatego że one są tutaj nie bez powodu zamknięte. Dlatego też Cortex wydarł mordę, kiedy zobaczył, że pilot nie działa. Teraz czekamy na naszą platformę i lecimy do góry. I w taki oto sposób możemy dostrzec te piękne, ogromne laboratorium. Zaraz wam zaprezentuję pewien ciekawy glitch.
Ale przejdźmy teraz do Psychotronu. You monster! Let my brother go! My crystals! Interesting. The malfunction has opened a portal into her brainovial hyperbarium, the well from which her personality springs like sugar water. What pastel-colored horrors await in there? I wonder. Tak, więc z usuniętej cutscenki, co mogliśmy wywnioskować, to to, że tutaj miał się dziać inny poziom. Ponieważ Coco została trafiona laserem z Psychotronu, to chwilowo zamieniła się w posąg, który swoją drogą, jak widzicie, jest w stanie nas tutaj zaatakować. I tutaj w tym miejscu pojawiłby się portal, który zabrałby nas do ekskluzywnego, skasowanego poziomu, który miał się nazywać Gonna Beat Coco. Coco, my dear, I can't bear to see you like this. Better. Ale oczywiście tego poziomu nie ma. Ponieważ powody. Swoją drogą zapiszmy sobie tutaj gierkę w razie, co? Okej. Okay. Save successful. 49% gry. Nice. Teraz wam w ogóle coś zaprezentuję. Jest pewien glitch, który pozwoli wam się w ekspresowym czas dostać się na drugą stronę. Widzicie? Możecie się też chyba dostać w drugą stronę w taki oto sposób, z tego co dobrze pamiętam. Dokładnie tak. To był taki ciekawy glitch, który chciałem wam zaprezentować, którego się nauczyłem na pamięć. A teraz udajemy się do sterowca doktora Neo Cortex, ponieważ musimy wyruszyć do trzeciej lokacji. Już jesteśmy w ogóle w połowie gry, ponieważ mamy 49% gry, czyli taką można by powiedzieć połowę. A dlaczego lecimy do Academy of Evil? Ponieważ musimy dostać się do Madame Amberly i odbić Ninę Cortex. My airship. It's the only way to fly. Hey, so this is how the rich and the ugly fly. Oh, so it is. May I have another bag of those spicy peanuts? I would. Boring! I shall crush you like a puny once you are. You are nothing to me, for I am the great and all powerful neocortex. You infantile vermin, how dare you mock manhandle and manipulate me? Rest assured, I will take my terrible vengeance upon. Yeah, whatever. Skip to the good bit. Myślę, że Cortex tutaj był parodią niejakiego Eminema, który słynie z dosyć mocno popularnego nagrania Rap God. I myślę, że on tutaj chciał godnie go zastąpić. I teraz mamy po raz pierwszy możliwość grania Cortexem. I nie wiedzieć czemu lokacja, w której jesteśmy, to jest Insanity Island. Niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego. O, i mamy autosaving. Swoją drogą pamiętam, że kiedyś jak byłem mały, byłem do tego zdolny, że mogłem w tej lokacji zginąć. No ale dobra. Academy of Evil. Trzeci świat, trzecia wyspa. I to w zasadzie byłoby na tyle z tego oto odcinka. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. Mam nadzieję, że wam się on podoba. I ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to to coś, co powinienem w sumie powiedzieć w pierwszym odcinku. A mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale Tiny Tiger miał być w tej gierce bossem. Ale nie wiedzieć czemu pozbyli się Tiny'ego Tigera jako bossa. Zastanawiam się to w sumie. Ale dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy poprowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa pa! Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!